Adam Małysz osiągnął w styczniu 2001 roku blisko 130 metrów. Jestem pewien, że telewizorowie też pamiętają ten wzruszający moment. O, ten skok był naprawdę niezły. No, nieźle. Co na to sędziowie? Muszą docenić ten skok. Dobrze, dobrze. Widać mistrzowską rękę trenera. Ten upadek będzie kosztował o wiele cennych punktów w rankingu. Ale nie zapomnij także o uszczerbku na zdrowiu. Najbliższe Mistrzostwa Świata w narciarstwie klasycznym. O, dobrze, dobrze. Widać mistrzowską rękę trenera. Na kobiecie się odbił daleki lot. I to niefortunne lądowanie. Progu wspaniale, zobaczymy jak będzie dalej. Mogę się założyć, że zobaczymy kapitalną walkę w drugiej serii. To jest więcej niż pewne. To wyglądało bardzo dobrze. No tak, po tym jak się spada w rankingu w Pucharze Świata, to musi strasznie boleć.